Drukowali banknoty o nominale 100 zł na domowej drukarce, później próbowali je wprowadzić do obiegu. Policja zatrzymała już dwóch osiemnastolatków, jednemu z nich grozi 10 lat więzienia, drugiemu nawet do 25. Młodzi Wałbrzyszanie wpadli, bo ekspedientka w jednym ze sklepów, w których jeden płacił wydrukowanymi banknotami, zorientowała się, że pieniądze są fałszywe. Kobieta poinformowała policję. Funkcjonariusze potwierdzili, że banknoty zostały wydrukowane na domowej drukarce. Świadczy o tym m.in. brak znaków wodnych, ten sam numer banknotów, nierówne wycięcia papieru oraz odwrócony do góry nogami wydruk na awersie. Policjanci zatrzymali się na stolatniego na, który płacił fałszowymi banknotami. Jak się okazało, młody mężczyzna miał też wspólnika, który wydrukował banknoty. Drugi z 18 jeszcze tego samego dnia trafił w ręce policjantów. Munderowi w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli laptopa, drukarkę oraz pendrive'a, które służyły do popełnienia przestępstwa. Prokuratora postawiła jednemu z 18-latków zarzuty usiłowania oszustwa oraz sprowadzania do obiegu fałszywych banknotów, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Drugiemu z 18 grozi nawet 25 lat więzienia. Usłyszał on zarzuty podrabiania pieniędzy.